Także proszę Państwa, jesteśmy na Pradze Północ, bo Państwo się patrzą na te śmietniczki, prawda? Nie jest tutaj Park Skaryszewski, bo Park Skaryszewski i dziesiątki śmietniczek to na Pradze Południe, gdzieś tam pod rondem Waszyngtona. Oczywiście Bieda Szyby, oczywiście Stadion Narodowy były dziesięciolecia, to jest jeszcze na Pradze Południe i to u nas w Wiesiolandii jest. No dzisiaj tak może i specjalnie, może i niespecjalnie jesteśmy tutaj na placu Hallera, żeby między innymi pokazać Państwu tę restaurację, czyli centrum jakby wielokulturowe, gdzie ono jest. Szukaj, szukaj razem z nami. O tu mohery, tam mohery kopcące, wszędzie są mohery, bo jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, nie w Anglo-Ameryce, Białystok, nie na wschodzie, nie na zachodzie, to jeżeli nie na wschodzie, to i tych prawosławnych nie ma. Także jesteśmy tutaj, proszę Państwa, w Warszawie. Za nami jest to centrum wielokulturowe i tam teraz będą placki. Może bułeczki, może chleb będą piec, będą uczyć ludzi, jak to robić, ponieważ niektórzy mają dwie lewe ręce, a w sumie jest to spotkanie dla uchodźców, dla emigrantów i ponieważ to i Białorusini, to może dotyczyć też Ukraińczyków, to może niekoniecznie dotyczyć tych ludzi z Syrii, a właśnie tutaj centrum wielokulturowe i to, co Państwo widzą w niebieskim, zielonym kolorze i znowu fiolecie. A tu jesteśmy na placu Hallera, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, moherowej Warszawie, proszę Państwa. Kiedyś odjeżdżałam 176 autobusem, z Jurkiem tak jeździłyśmy sobie. To bardzo daleko jedzie, około 40 minut, 176, nie dojeżdżając do pętli. I on tak sobie mieszkał, ja nie wiem, no chyba jeszcze żyje, ale skoro dzisiaj o raku nie, nawet w Radiu Maryja. Doktor Krupa wypowiadała się. Proszę słuchać wypowiedzi doktor Krupy, bo na temat raka tarczycy w gardziołku, to co tam Wam zalega. Wszystko było mówione bardzo ciekawie. Także nie tylko chleb, piec, placki, ale też zdrowy sposób odżywiania się. Na temat, proszę Państwa, papryka, czy ona jest zdrowa, czy ona jest niezdrowa. Serdecznie Państwa zapraszamy tutaj właśnie, że jeszcze raz powiem, do Centrum Wielokulturowego. Mnie to troszeczkę, wiecie Państwo, zatkało, że to jest dla emigrantów, dla uchodźców, bo już myślały, że tu będzie wino, piwo, wódka i żarcie. A to jest po prostu takie spotkanie, jak to od 12 już latać. Tak. Dzisiaj powiedziałam Wiesiowi Przybyłowiczowi, że to jego w ogóle zatkało, bo on wie, że ja jestem, że książę Elhof Art jest artystką, ale nie wiedział, że mój ojciec jest policjantem. A tu już mohery przechodzą za nami i kaszlą, chrumczą, breszą, no bo i kopcą. Także jeszcze raz pokażemy tutaj przy placu Hallera, to centrum wielokulturowe. No. Polska nie jest przyzwyczajona, że ktoś kręci filmy, bo Polska to jest od zaglądania, podglądania, takiego, wiecie Państwo, moherowego, a więc o ten dziadek też tak mówi, wścibskiego, no bo są samotni ludzie w domu, to przecież by wyruszyli, wybraliby się do Parku Skaryszewskiego, tam znowuż widziałam jakiś spęd, ale to dobrze, że tak robią, bo ludzie są biedni, nie mają pieniędzy, a może nawet jeśli mają, to chowają, mataczą, kręcą i kopcą. Kopcą. Są to takie kopciuchy, które gdzieś coś składają, pieniądze, sami by nie wydali, nie zjedliby, no i komuś by też nie dali. I na tym polegają te dziady, no bo on sam nie skorzysta,
i komuś nie da. Także Wiesio Przybyłowicz dzisiaj się zlękł, Wiesio Przybyłowicz dzisiaj się przestraszył, gdyż dowiedział się, że mój ojciec policjantem był. Ja mówię, słuchaj, to bym przecież nie poznała Pisma Świętego, nie poznałabym Biblii, bo przecież Biblia jest dla ludzi inteligentnych, ale nie tylko, dla ludzi bardzo wrażliwych i logicznie myślących. A więc jeżeli ktoś jest po filozofii, po psychologii, to dla niego jest Biblia akurat.